Dziś w Sochaczewie nietypowa akcja, nietypowa, ale poparta przez burmistrza. Poparta przez burmistrza, ale jestem całym sercem ze wszystkimi ludźmi, którzy niezależnie od swoich okoliczności, niezależnie od uwarunkowań, mają w sobie optymizm, mają w sobie nadzieję. Trzeba ich wspierać. Nie ukrywam, że z radością i ze wzruszeniem jestem tutaj na Placu Kościuszki. Z chęcią by pewnie pan przypozował z tymi paniami do zdjęcia. Skromność mi nie pozwala potwierdzić. Ale rzeczywiście, że tak trzeba wspierać wszystkie osoby, które są odważne w mówieniu o trudnych aspektach naszego codziennego życia. Szczególnie z dumą patrzę na wszystkie panie, które tutaj spotkały się, które mówią, jesteśmy wśród was. Mamy swoje problemy, ale mamy swoje radości, mamy swoje pomysły. Jesteśmy wśród nas i zauważcie nas i bądźcie z nami. Mobilizacja pełna. Zaczynamy od zdjęcia grupowego i ruszamy w Sochacze. Cel tego projektu jest taki, że ma być prawdziwy, że ma być taki z życia troszkę wyciągnięty, więc zależy mi, żeby dziewczyny też szukały tych takich fajnych swoich miejsc, żeby nie było nudy, żeby nie było tak jak zwykle, żeby było inaczej, ale przede wszystkim prawdziwie. Zainteresowanie jest ogromne. Samym projektem, jeżeli chodzi od strony uczestniczek, zapotrzebowanie jest duże. Mimo, że już jesteśmy gdzieś tam przy finiszu samych sesji zdjęciowych, ale przede mną ogrom pracy. Bądźmy tu i teraz i po prostu teraz otwierajmy ludziom oczy. Od nas wszystkich zostawię taką pamiąteczkę od Sochaczewa, od uśmiechniętego Sochaczewa. Mam nadzieję, że coraz bardziej. W swoim imieniu, ale chyba w imieniu przede wszystkim dziewczyn i osób nawet, których tu nie ma, które może i by chciały być, ale jeszcze nie są na to gotowe, bo takich osób niestety nie brakuje. I to nie są tylko osoby z nowotworami, tylko wiele osób chorych, o czym mówi projekt, nas otacza i kobiet, i mężczyzn, więc ważne, żeby gdzieś się do siebie właśnie uśmiechać, tak. Przytulać, jak jest możliwość. I poczuć ze mną. Dokładnie, siłę, bo ta siła nam daje energię, energia nam daje chęci i uśmiech, i to wszystko wtedy się kręci. No i ten łańcuch się robi wtedy coraz dłuższy. My jesteśmy żyrardowskie Amazonki, już jesteśmy starsze, no i tak ta Magda Jamka tu nas zmotywowała i 7 nas jest dziewczyn. Ja już jestem 20 ponad 1 lat po chorobie jednej, 18 po drugiej, także jak najbardziej popieram taką akcję. I my jesteśmy tu najdłużej, bo tu jest dużo młodych, ładnych, no jednak człowiek ma te swoje lata już, ale popieram bardzo taką akcję, bo sporo nas jest dziewczyn. Bardzo dobra akcja, pozytywnie. Jesteśmy nie tylko Amazonkami, ale są dziewczyny też po raku jajnika, po raku jelita i wiele innych, które są mega uśmiechnięte, wesołe i pokazują wszystkim, że jednak choroba to nie wyrok, że my możemy rozmawiać o tym raku i możemy normalnie funkcjonować w społeczeństwie, tak? Normalnie chodzić do pracy, czy nawet w sklepie możecie nas spotkać i my się będziemy dalej uśmiechały, bo uważamy, że tak powinno to wyglądać. Po prostu się cieszymy każdego dnia. Czy nie miały pani jakiegoś takiego oporu, żeby wystąpić w samych koszulach? Szczerze? Ja osobiście nie, bo wiem, że to jest akcja, która może uświadomić mnóstwo ludziom tak naprawdę o tej tolerancji, żebyśmy spojrzeli wokół siebie, że jednak ta depresja, czy nie tylko rak, ale wszystkie inne choroby są wokół i bardzo dziękujemy wszystkim, że nas wspierają. W swoim gronie macie dziś dziewczyny w różnym wieku. Tak, są dziewczyny po 50, po 60, po 30, po 20, więc ten przedział jest naprawdę ogromny i nie zliczyć naprawdę można tych dziewczyn, jaka jest skala wieku. Przyjechały do nas z wielu miejscowości. Większość jest z Sochaczewa i z powiatu sochaczewskiego, ale mamy też dziewczyny z Żyrardowa, z Warszawy, z Wołomina, z Płocka, z Błonia. Bardzo się cieszę, że przyjechały do naszego miasta i tak się świetnie bawią.